taką protoplastą, bo w ogóle kombajn Omega to były dominatory. W 70 roku Klas wypuścił pierwszego dominatora, pięcioklawiszowego z symbolem 80, a już rok później wypuścił dominatora serii 100 o 6 klawiszach. I teraz tak, taka na początek już nietypowa konstrukcja, bo wszystkie kombajny do tej pory zawsze miały silniki z tyłu, za kabiną był zbiornik na ziarno, a tutaj w dominatorach było to odwrotnie. Klas wtedy tak się tłumaczył, że silnik jest za kabiną po to, żeby zminimalizować straty energii na przekładniach, czyli na napędach, które mają dzięki temu krótszą drogę do przekazywania na młocarnie itp.